Dziękuję, panie marszałku. Wysoki Sejmie, na podstawie artykułu 184 ust. 3 punkt 1 regulaminu składam wniosek o przerwanie obrad, zwołanie Konwentu Seniorów i uzupełnienie porządku dziennego o punkt informacja prezesa Rady Ministrów, panie premierze, w sprawie planów opóźniania budowy elektrowni atomowej. Szanowni państwo, w dniu wczorajszym wojewoda pomorski, pani wojewoda, podała informację, że jej zdaniem zasadne jest powtórne przyjrzenie się i przeanalizowanie wydanej decyzji dla lokalizacji elektrowni atomowej w Lubiatowie. Potwierdziła to na oficjalnej stronie Urzędu Wojewódzkiego. Eksperci, szanowni państwo, to nie jest sprawa polityczna, to jest sprawa niezwykle poważna, dotycząca bezpieczeństwa energetycznego Polski. Eksperci od prawa do lewa wskazują, że uchylanie tej decyzji, ponowne analizy, to jest droga do opóźnienia lub nawet zablokowania tej inwestycji. Sprawa ma znaczenie strategiczne. Panie premierze, pan był o to pytany w trakcie exposé. Uciekł pan od odpowiedzi. Uciekł pan wtedy. Niech pan dzisiaj będzie miał odwagę, stanie przed Wysoką Izbą i poinformuje, jakie są wasze zamiary w tej sprawie. Czy zamierzacie blokować energetykę atomową? Bo te doniesienia są bardzo niepokojące. Dziękuję bardzo, panie pośle. W mojej ocenie bardzo dobry materiał na pytanie na najbliższe posiedzenie Sejmu albo na informację bieżącą, ale to Izba oceni.